Znaczy, cała historia naszego zespołu zaczęła się już ponad rok temu w Gorcach, we wrześniu, to był chyba 2008 rok. Byłyśmy z Gosią, która też jest wokalistką, podobnie jak ja, w Gorcach na obozie studenckim. I tam zrodził się pomysł właśnie stworzenia zespołu. Napisałam tam pierwszą piosenkę Kamienie. No i tak się nosiłyśmy z tym zamiarem zespołu parę miesięcy. W końcu tydzień przed kropką stwierdziłyśmy z Gosią, słuchaj, jedziemy na tą kropkę. Zaczęliśmy robić te piosenki. Nazwy zespołu, no nie wiedzieliśmy jak się nazwać, no więc wzięłyśmy kawałek tekstu naszej pierwszej piosenki, Myśli rozczochrane, ale jako, że w tej piosence ta piosenka nie jest autopromująca, to dopisałyśmy jeszcze Wiatrem zapisane. Góry moje w nieskończoność zaklęte, góry moje w nieskończoność zaklęte. Na dzień dzisiejszy, jak istniejemy 8 miesięcy, dzisiaj po raz pierwszy graliśmy w rozszerzonym składzie, a jest już nas 5 osób. Swym ramieniem obejmijcie mnie, swym spojrzeniem duszę złożę wasze. Kropka była waszym pierwszym, a następne? Następne były Bakcynalia w Lublinie i jeszcze tydzień później byłyśmy we Wrocławiu na festiwalu. Także tylko trzy festiwale jak na razie odwiedziłyśmy, to jest nasz czwarty festiwal. W wiecznej górze spotkałam życzenie, dotknij mnie, bezkresną ciszą dotknij mnie. Piosenka turystyczna to jest bardzo szerokie pojęcie, na pewno dotyczy pewnej określonej tematyki związanej z wędrowaniem. Na pewno jest to mieszanka stylów. Nasz zespół pojmuje piosenkę turystyczną jako coś, co płynie z nas, płynie z naszego serca i ma trafić do serc słuchaczy. Nie silimy się na pisanie jakichś nie wiadomo jakich trudnych piosenek. Ważne jest dla nas to, żeby ludzie mogli je razem z nami śpiewać, żeby te piosenki trwały i łączyły ludzi na ogniskach.